Opowiem wam, jaka spotkała mnie przygoda. Czuję się niesamowicie, w moim sercu jest nagroda. Zaczęło mnie to bardzo zastanawiać, że nawet odpadami można pomagać. O znaczeniu tych słów myślałem całą noc. Czy to prawda, że pomoc ma tak wielką moc? Mieszkam na Słonecznym, w takim wielkim bloku. Ze śmieciami chodzę codziennie po zmroku. Moja rodzina różne śmieci produkuje. Na 5 frakcji odpadów na bieżąco segreguje. Biopapier i odpady resztkowe, szklane butelki i także plastikowe. Więc worki zabrałem, do śmietnika ruszyłem. Po chwili już przy pojemnikach byłem. I gdy butelki wyrzucać miałem, nagle od sąsiada takie zdanie usłyszałem: maluch numer 5 jest tu zaparkowany. Dla pomaluj mój świat, nakrętki zbieramy. By każdy maluch był godziną w hiperbarycznej komorze. To Pris Zero kwotę podwoić pomoże. Maluch numer 5 jest tu zaparkowany. Dla pomaluj mój świat, nakrętki zbieramy. By każdy maluch był godziną w hiperbarycznej komorze. To Pris Zero kwotę podwoić pomoże. Patrzę do wora, a tu butle zakręcone. Wyrzuciłem już taki chyba stonę. Więc natychmiast się biorę za nakrętek odkręcanie. Następnie wykonam do malucha ich wrzucanie. Mogą być to nakrętki z napojów kawy mleka. W Słonecznym maluchu już miejsce na nie czeka. Jakie przyjemne jest to pomaganie. Zwłaszcza, że to tylko nakrętek wrzucanie. Bielsko-biała dziś jest znowu w centrum świata. Bo wszyscy patrzą na małego Fiata. By pomóc wystarczy, że nakrętki się zbiera. Mieszkańcom na Słonecznym serca otwiera. Zachęcam wszystkich do pomagania. Trzeba tylko mieć chęci do odkręcania. Każdemu, kto nakrętki do malucha ładuje, w imieniu fundacji serdecznie dziękuję.